W listopadzie 2023 roku, czyli dokładnie rok temu, ruszyłem z publicznym portfelem, w którym ze stuprocentową transparentnością pokazuję, jak ja inwestuję swoje pieniądze na giełdzie. Jako, że mija pierwsza rocznica jego istnienia, chcę podsumować moje dotychczasowe wyniki i sprawdzić, ile mogę zarobić w kolejnym roku i dalej w przyszłości, jeśli utrzymam dotychczasowe tempo. Pokażę i omówię swoje inwestycje, opowiem, jakimi się przy zakupie kierowałem kryteriami, i zdradzę Radzę wam dalszy plan na prowadzenie tego portfela. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel, jestem Patryk. Założenia mojego publicznego portfela inwestycyjnego są takie, że chcę w nim pokazać jak bez ogromnych zasobów gotówkowych można inwestować na giełdzie w wybrane spółki z zamiarem pokonania szerokiego rynku, którym jest indeks S&P500. Na samym początku przelałem do tego portfela 1500 dolarów i wtedy od kolejnego miesiąca przelewałem po 400 dolarów miesięcznie, później zwiększyłem tę kwotę do 600 dolarów miesięcznie, ponieważ pojawił się wtedy też nowy raport od GUS, w którym zaktualizowano przeciętne wynagrodzenia w Polsce do wyższej kwoty i to miało symulować osobę. Znaczy, ma wciąż symulować osobę, która ma jakieś oszczędności i chce zacząć inwestować swoją nadwyżkę finansową. Stąd ten pierwszy przelew był trochę większy, a później wysokość przelewów miało to odzwierciedlać około 40% dochodów przeciętnego statystycznego Polaka. Dla niektórych to jest dużo, dla niektórych mało. Nie w tym rzecz, aby ten zamysł był jak zupa pomidorowa i wszystkim pasował tak samo, a chodzi o to, żeby mieć jakieś założenia i się ich trzymać. I mam nadzieję, że będzie to dla Was inspiracją do samodzielnego inwestowania. Warto wziąć kwestie finansów we własne ręce, zamiast liczyć na ZUS. Gdybym ja miał taką możliwość, to bym osobiście z ZUS-u zrezygnował, bo wpłacane tam środki w dużym stopniu po prostu przepadają. Ale jako, że nie mam nad tym kontroli, to po prostu nie biorę tego zus pod uwagę. Jak będzie, to będzie, ale za to inwestuję w swoją przyszłość. Osobiście biorę sprawy w swoje ręce, pomnażając pieniądze przez kolejne dekady na giełdzie. Z tego właśnie względu inwestuję na giełdzie, tak? I prawdopodobieństwo pozwala mi wierzyć, że w w ten sposób zadbam o swoją finansową przyszłość, bo długoterminowo świat po prostu się rozwija, a giełda daje możliwość w tym rozwoju uczestniczyć. Zaraz wam dokładniej pokażę w co inwestuję, ale tak też dla uspokojenia powiem wam już teraz, że bardzo możliwe, że nie macie doświadczenia w inwestowaniu, więc kwestia wyboru spółek może być dla was przerażająca, bo czy aby na pewno wybiorę taką odpowiednią, która jutro nie zniknie, tak? Czy nie zainwestujecie w coś, co w przyszłości Dużo straci. To są słuszne obawy, i aby się tym nie martwić, można zainwestować tak po prostu, nazwijmy to we wszystko naraz. Tak? To nie jest tak dosłownie we wszystko naraz, ale da się inwestować w setki albo i tysiące firm naraz, i aby to zrobić, do tego służą fundusze ETF. Taką inwestycją w taki fundusz przy zainwestowaniu na minimum 16 lat dotychczas zawsze się zarobiło. Nie było jeszcze w historii giełdy takiego okresu, w którym ktoś, kto wytrzymał 16 lat, by na tym nie zarobił. W najgorszym możliwym przypadku, czyli w skrajnie pesymistycznym scenariuszu, można było w inwestowaniu na tyle lat zarobić 0,8% w skali roku. Tutaj mowa o wejściu w rynek idealnie na szczycie w 1929 roku, i mówię na szczycie, bo rok później rynek doświadczył największego kryzysu w dziejach współczesnej gospodarki. Gdyby takie coś się miało teraz powtórzyć, to najprawdopodobniej moje inwestycje na giełdzie byłyby najmniejszym zmartwieniem, ale nawet gdyby coś takiego się stało i gdyby rynek spadł, tak bardzo jak wtedy, to nie musi to mieć aż tak negatywnych skutków, bo to ryzyko można jeszcze zmniejszyć inwestując nie wszystko naraz, a kupując po prostu po trochę, tak, przez dłuższy okres czasu. Na przykład inwestując nie jednorazowo 10 tysięcy złotych, a raz po 1000 zł przez kolejne 10 miesięcy. W ten sposób unikamy ryzyka, że teraz jest akurat najdrożej i że teraz akurat jest idealny szczyt. Zresztą takie coś najprawdopodobniej większość z nas i tak już robi taki sposób inwestowania, no bo w końcu pieniądze zarabia się raczej regularnie, a nie raz na rok albo raz na dekadę. Tak więc inwestowanie samo z siebie dla zdecydowanej większości osób już naturalnie wygląda właśnie tak, że tak w zasadzie nie trzeba się obawiać. Wejścia w rynek w najbardziej nieodpowiednim momencie, bo się nie da tak zrobić, jeżeli się wchodzi małymi kawałkami, małą łyżeczką. Kolejny aspekt, który zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, to odpowiednio dalekie planowanie. Mając długi horyzont czasowy, ryzyko niepowodzenia inwestycji po prostu diametralnie spada. Pozostając zaangażowanym nie na 16 lat, a na przykład na 30 lat, w najgorszym dotychczas przypadku można było na giełdzie zarobić 3,09% rocznie. I wiem, że dla niektórych 30-letni horyzont czasowy może. Może być abstrakcyjny, ale przecież tak samo abstrakcyjne jest nasza obowiązkowa składka do ZOS-u, która tylko w małym stopniu zwróci nam się po kilkudziesięciu latach. Więc jeśli ktoś ma dzisiaj 25, 30, 35 lat, to myślę, że założenie inwestowania przez kolejne 30 lat jest jak najbardziej w zasięgu. I tu wracamy do założeń mojego portfela inwestycyjnego. Największą wartość ma inwestowanie w ogóle czegokolwiek. Ile kto może, to już jest jego indywidualna kwestia. I ja prowadzę kilka kont inwestycyjnych. I w tym, o którym dzisiaj mowa, odkładam, jak wspomniałem, około 40% średniego wynagrodzenia przeciętnego Polaka według statystyk GUS. I jeśli będę przez 30 lat inwestował na giełdzie 2400 zł miesięcznie, czyli właśnie około tyle, ile teraz robię to ja w tym portfelu, to w najgorszym możliwym scenariuszu, bazując na historycznych dotychczasowych danych, czyli w tym, w którym rynek rósł tylko 3,09% rocznie, to mój końcowy kapitał wyniesie 1 361 000, 525 zł. To jest scenariusz worst case. Przy inwestycji w szeroki rynek, przy pomocy funduszu ETF, czyli to, co Wam przed chwilą wspomniałem, który kopiuje stopę zwrotu indeks SP500, w najlepszym przypadku. Patrząc na historię tego indeksu można było zarobić aż 14,57% w skali roku, a to przy 30 letnim horyzoncie czasowym i tak odkładanej kwocie jak robię to ja, czyli przy inwestowaniu 2400 zł miesięcznie da na końcu kwotę 11 470 151 zł. Oczywiście to są skrajne wartości i oczywiście równie prawdopodobne jest to, że osiągnę wynik z jednego skraju jak i wynik z drugiego skraju, ale daje nam to pewne widełki, pewne wyobrażenie tego, o co tak naprawdę gramy, gdzie są jakieś realne założenia. Ja w tych wyliczeniach założyłem roczną wpłatę sięgającą 28 800 zł, czyli 2400 zł miesięcznie przez 12 miesięcy w roku. I jak wspomniałem, takie rozkładanie inwestycji w czasie w teorii zaniża osiąganą średnioroczną stopę zwrotu. Bo kupując na przestrzeni wielu, wielu lat fundusz ETF, który bądź co bądź rośnie, bo rynek rośnie, kupuje te udziały po coraz to wyższych cenach. Dlatego sprowadźmy te wyliczenia do trochę bardziej realnych. Wartości. Według mediany, inwestując na tyle lat, można było zarobić średnio 9,71% rocznie, a to przy tych wpłatach, o których mowa, da nam na końcu, czyli po 30 latach, kwotę 4 456 050 zł. Tyle jeśli chodzi o wyliczenia. To Wam pokazałem po to, żeby mieć się do czego odnieść, żeby mieć jakieś realne wymagania od rynku, wiedzieć ile tak naprawdę da się zarobić w takich skrajnych przypadkach i w takim realistycznym przypadku też, ile to może wynosić. Czyli jako, że teraz mamy jakiekolwiek urealnione oczekiwania, wiemy w co można celować i przypominam Wam, że te wyliczenia tyczą się inwestowania w najprostszy możliwy sposób, czyli takiego nazwijmy to bezmyślnego w ETF, który kopiuje stopę zwrotu z indeksu S&P500. Czyli tak w bardzo prostych słowach. Jeśli ktoś jest w stanie inwestować 2400 zł miesięcznie przez 30 lat, to bez żadnego analizowania rynków i robienia innych skomplikowanych rzeczy, robiąc po prostu najprostszą możliwą rzecz, czyli inwestując w szeroki rynek. Można oczekiwać, że po 30 latach będzie się miało między 1,36 miliona zł. a 11,47 miliona zł. Teraz Wam powiem, co ja robię, aby wyciągnąć z rynku jeszcze więcej, bo ja się tym interesuję, śledzę rynek, wspólnie z bratem analizujemy wiele spółek. Jesteśmy tego zdania, że potrafimy wyciągnąć z rynku większe zwroty niż te średnie statystyczne. I żeby inwestować, wiadomo, potrzeba brokera. Za jego pośrednictwem da się w ogóle inwestować. I ten portfel, który Wam zaraz pokażę, prowadzę u Freedom 24. Oni są regulowani w Europie, dają naprawdę szeroki wybór akcji czy ETF-ów. Można u nich inwestować w większość rzeczy, które sobie wymyślicie. Mają bardzo niskie opłaty transakcyjne, więc są bardzo atrakcyjnym wyborem. Link do nich zostawię w opisie odcinka i też w przypiętym komentarzu. I osoby, które z tego linka otworzą konto i dokonają pierwszej wpłaty w określonej kwocie, mogą otrzymać aż do 20 darmowych akcji. Także to byłby świetny start w takie inwestycje. Także link jest pod tym filmem. Ja u nich wybieram spółki, w które chcę inwestować, i z tego konta, na które przelewam te wspomniane 2400 zł miesięcznie, dokonuję inwestycji w wybrane akcje. Takie inwestowanie w pojedyncze spółki wiąże się z troszkę większym ryzykiem, bo jeśli wybiorę źle, to może się okazać, że niepotrzebnie sobie komplikowałem sprawę i zyskam mniej. Niż przy alternatywie, czyli przy tym najprostszym inwestowaniu, po prostu w ETF, i mogę też stracić. Tak więc, inwestując w pojedyncze firmy, muszę się liczyć z tym, że moje spółki nie pokonają szerokiego rynku i że ja finalnie wypracuję niższą średnioroczną stopę zwrotu niż indeks SP 500. To jest ryzyko, które muszę wziąć na swoje barki. Przechodząc do moich inwestycji, mój aktualny skład portfela wygląda tak. Posiadam w tej chwili 6 spółek i 1 ETN kopiujący stopę zwrotu z Bitcoina. Ostatnie transakcje dokonałem kilka dni temu na spółce Synopsys, dokupiłem drugą akcję tej spółki, ale pozycja ta nadal jest najmniejsza w tym portfelu, więc może to jeszcze będę powiększał, to jest otwarta kwestia. Zobaczymy. Spółki te chcę trzymać tak długo, jak długo będą rosły ich wyniki, a one w ostatnich latach rosły bardzo stabilnie, co też było głównym powodem zainwestowania w te spółki. Kiedy w tej kwestii coś się zmieni, to ja będę sprzedawał akcje, ale to jest też proces, decyzja sprzedaży nie jest podejmowana z dnia na dzień, trwa to dłużej. Kiedy zaobserwowałbym przez dłuższy czas pogarszającą się sytuację finansową w spółce, wtedy dopiero bym ją sprzedawał. Z kolei ETN na bitcoina ja zamierzam sprzedać, kiedy cena kryptowaluty sięgnie około 160 tysięcy dolarów. Aktualna cena to jest około 70 tysięcy dolarów. Często też pytacie, jakimi kryteriami się przy wyborze spółek kierujemy. Za każdym razem patrzymy na te same dane, to znaczy historię, tempo wzrostu wyników finansowych i te wyniki. Powinny za każdym razem wyglądać tak jak na tych wykresach. To są właśnie wyniki finansowe tych spółek, które ja posiadam w tym portfelu. I jak widzicie, ich wspólną cechą to rosnące przychody i rosnące zyski. I z wyjątkiem spółki Tyler Technologies również rosnąca marża. Przy Tyler ta marża w ostatnich latach nie rosła, ale dopóki przychody rosną szybciej niż spada marża, dopóty nie jest to dla mnie problemem. Tym bardziej, że w dalszej analizie doszedłem do wniosku, że trend spadkowy marży powinien w tej spółce powoli dobiegać końca. Kryteria rosnących przychodów i zysków to absolut. Podstawy przy wyborze spółek. Kolejne kryteria tyczą się już bardziej szczegółowych danych, takich jak poziom zadłużenia, strategia rozwoju firmy, sektor, w którym dana firma działa, wycena, sytuacja techniczna wykresu itd. itd. Te kolejne kryteria nie są dla mnie tak ważne jak przy pierwszej. Transzy zakupowej, tak? czyli na wstępie zawsze chcę zainwestować w spółkę, która ma po prostu wzorowe fundamenty, czyli te rosnące przychody, zysk netto dalej, I dopiero w kolejnym etapie, kiedy powiększam pozycję w portfelu, sprawdzam, jak prezentuje się aktualna sytuacja względem wyceny czy też sytuacji technicznej. I te kolejne transze zakupowe to takie szukanie lepszego timingu wejścia, uwzględniając właśnie pozostałe kryteria. Dotychczas jeszcze nie dokonywałem w tym portfelu powiększania pozycji, jedynie robiłem to na spółkach, gdzie zainwestowałem. Ponad przeciętnie mało i wtedy to miało na celu wyrównanie zaangażowania w daną spółkę, tak żeby wszystkie spółki były podobnie duże na początku. Przejdźmy do wyników. Inwestując w pojedyncze spółki, czyli robiąc to, co robię ja, najważniejsze jest to, aby ten portfel pokonywał rynek. W innym razie gra nie byłaby warta świeczki. Inaczej można sobie też odpuścić wtedy całą tą zabawę i po prostu bezmyślnie zainwestować w ETF na SP 500. Inwestując długoterminowo, nie muszę co roku pokonywać rynek. Portfele typu Buy and Hold nie są w stanie co roku wypracowywać lepszego wyniku, ale całościowo, czyli sumując na przykład ostatnie 5 lat, wynik ten powinien być już lepszy. Czyli przykładowo, kiedy S&P 500 ma bardzo dobry rok i mój portfel za nim nie nadąża, to nie oznacza to od razu, że moja strategia nie działa. W takim czasie patrzę, jak zachowuje się mój portfel w porównaniu do benchmarku, czyli S&P 500 i staram się na bieżąco dostosowywać moje inwestycje w taki sposób, aby nadgonić zaległość do tego benchmarku. Ten portfel który jest tematem tego odcinka, ma dopiero roczek, jest to bardzo mało czasu, więc żeby pokazać Wam to co właśnie powiedziałem, pokażę Wam to na przykładzie Daniela Portfela, który ma znacznie dłuższą historię, bo długoterminowo Daniel zaczął inwestować w 2017 roku, przez wcześniejsze około 10 lat handlował tylko i wyłącznie aktywnie, czyli nie odkładał zysków na długoterminowe inwestycje. I Jakie uzyskał w poszczególnych latach stopy zwrotu możecie prześledzić na jego blogu Pamiętnik Giełdowy. Jego portfel w przeliczeniu wyniku do polskiego złotego dotychczas wypracował 238,8% zysku, gdzie w tym samym czasie S&P 500 wzrósł o 172,5%, a MSC World o 118,5%. Te wyniki też uwzględniają kurs wymiany waluty do polskiego złotego. Daniela Portfel jednak nie w każdym roku wypracowywał lepszy wynik od swoich konkurentów, bo w 2019, 2021 i też w 2022 roku szeroki rynek był lepszy. Jednak w całościowym ujęciu do dzisiaj jego stopa zwrotu jest wyższa od obu wspomnianych i myślę, że tak samo będzie też z moim portfelem, o którym dzisiaj mowa. Ten portfel raczej nie pokona w każdym roku szerokiego rynku, ale ja mam nadzieję, że w dłuższym zakresie po zsumowaniu stóp zwrotu już tak. Także spójrzmy teraz na to, jak ten portfel się dokładniej zachował w ostatnim roku. Czy pokonał on konkurenta czyli S&P 500 czy nie? Pokonał. Mój portfel to jest ta niebieska linia, a zielona linia to jest SP500, fioletowe pole to są moje wpłaty i wypłaty i aktualna całkowita stopa zwrotu tego portfela sięga 30,56%, a maksymalne obsunięcie sięgnęło dotychczas 6,31%. Wynik ten jest nadzwyczajnie dobry i nie zakładam, że w kolejnym roku go powtórzę, ale mam nadzieję, że uzyskaną już teraz przewagę uda mi się utrzymać. Gdybym utrzymał taką stopę zwrotu w kolejnych latach, czyli dalej bym zarabiał 30,49%. I już nigdy nie zwiększał wpłat, tylko konsekwentnie przelewał 2400 zł miesięcznie, to mój kapitał po 30 latach sięgnąłby, uwaga, 402 55 299 zł. Ale jak wspomniałem, robić takie wyniki konsekwentnie przez tyle lat jest w zasadzie nierealne. Aktualna wartość mojego portfela po przeliczeniu na złotówki wynosi 40 691 zł, co miesiąc przelewam do niego kolejne 2400 i jeśli dalej będę zarabiał te 30,56% rocznie, pierwszy milion osiągnę za 8 lat, drugi nawet prawie drugie półtora miałbym już po 11 latach, czyli na zarobienie drugiego miliona potrzebowałbym Dwa razy mniej czasu niż na zarobienie pierwszego. Brzmi to bardzo kolorowo. Jest to w sumie jeden z tych najpiękniejszych elementów inwestowania długoterminowego, bo przy angażowaniu się na wiele, wiele lat procent składany naprawdę zaczyna robić ogromną różnicę. W tej tabeli na przykład widzicie, jak tempo wzrostu zysków szybuje w górę z każdym kolejnym rokiem inwestowania. Tutaj też zachęcam zapozować sobie ten odcinek i przyjrzeć się tym liczbom dokładniej, żeby tak naprawdę zrozumieć jaki tkwi potencjał w procencie składanym. Także na chwilę odpłynęliśmy i spojrzeliśmy na skrajnie optymistyczne wyliczenia, których utrzymać przez tak wiele lat po prostu się nie da. Jak już wspomniałem te 30,56% zysku po pierwszym roku prowadzenia portfela to jest nadzwyczajnie dobry wynik, prędzej czy później jednak przyjdzie jakaś korekta i ona doprowadzi do pogłębienia się maksymalnego obsunięcia wartości portfela i ono na pewno nie będzie wynosiło tak jak dotychczas najgłębsze 6,31%, a na pewno obsunięcie będzie o wiele, wiele głębsze. Wraz z takim obsunięciem spadnie też moja średnioroczna stopa zwrotu. Do ilu? Nie wiem, tak. Gdybym tę średnioroczną stopę zwrotu porównywał do mojego głównego portfela inwestycyjnego, czyli mam też inne portfele, tak. Mam taki prywatny, główny, który prowadzę od wielu lat i do którego wam tutaj na kanale nie daję tak transparentnego wglądu. Ale mógłbym zakładać, robiąc takie porównanie, że stopa zwrotu wyniesie bardziej coś między 18 a 20% rocznie. Ale być może ten wynik również jest zawyżony. Co prawda, ten prywatny portfel przeszedł już kilka kryzysów, ale nie można zakładać, że skoro dotychczas miało się takie zwroty, to na bank tak pozostanie. Dlatego ostrożniej zakładając, policzmy, jakby się zachował taki portfel, jeżeli by długookresowa średnioroczna stopa zwrotu spadła do 15% rocznie. Według takich wyliczeń wychodzi na to, że jeśli ten mój Publiczny portfel będę dalej prowadził tak jak prowadzę, ale zwroty nie będą już tak dobre. To za rok mój portfel będzie warty 75 595 zł. Tak dla przypomnienia, aktualna wartość to jest 40 691 zł. Wzrost do lekko ponad 75 tysięcy złotych po roku, po kolejnym roku, bierze się zainwestowanej według planu miesięcznej kwoty 2400 i z 15% zwrotu z inwestycji. Pierwsze 100 tysięcy powinienem osiągnąć jeszcze w kolejnym roku, czyli w trzecim roku prowadzenia tego. Tego portfela, według tych założeń, a milion przekroczyłbym po 12 latach. To przy założeniu, że średniorocznie ten portfel będzie wykręcał wynik 15%. Końcowa wartość tego portfela, czyli po 30 latach regularnego przelewania 2400 miesięcznie i wzroście tego kapitału z roku na rok o 15% wyniósłby 15 186 083 zł. Dużo, mało. Sami musicie ocenić. Należy pamiętać, że 15 milionów za 30 lat to nie jest tyle samo co 15 milionów dzisiaj, bo na tę kwotę zadziała jeszcze inflacja. Jednak trzeba też przyznać, że 15% rocznie też jest bardzo ambitnym planem, bo długookresowo, przypomnę, rynek rośnie średnio 9,71% rocznie. Ja celuję w pokonanie rynku, ale czy mi się uda i czy mi się uda zrobić to aż tak dobrze, to pokaże czas. To jest realne do osiągnięcia, ale trzeba w to włożyć wiele wysiłku i nie oszukujmy się, trzeba też mieć trochę szczęścia. Gdyby rynek w kolejnych 30 latach rozwolnił, to pewnie i moja średnioroczna stopa zwrotu spadnie. Można tak założyć. Jeszcze obiecałem Wam powiedzieć jaki mam dalszy plan na prowadzenie tego portfela. Ogólny plan zakłada kontynuację dotychczasowych założeń, czyli dalej będę przelewał do tego portfela około 40% kwoty, jaką zarabia statystyczny Polak według odczytów GUS. I tak przelewane pieniądze chcę inwestować w wybrane przeze mnie Spółki, kiedy więc wzrosną wynagrodzenia w Polsce, to i mój comiesięczny przelew się na pewno powiększy. Więc jeśli chcecie wybrać się ze mną w tę podróż i na bieżąco weryfikować moje wyniki, to zachęcam zostawić suba, bo dalej ze stuprocentową transparentnością będę pokazywał, ile w co i dlaczego przede wszystkim inwestuję. Jeśli też chcecie rozpocząć inwestowanie, to przypominam o trwającej u partnera dzisiejszego odcinka promocji, w której możecie przy otwarciu konta i zasileniu go odpowiednią kwotą otrzymać akcję za darmo. A jeśli jesteście zainteresowani, Naszymi pozostałymi pozycjami, które posiadamy w jeszcze innych portfelach inwestycyjnych, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek.